wojna. Zapraszam teraz posła Romana Fritz. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak do tego w ogóle doszło? No, to jest podrzucenie przez ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena zgniłego jaja jego następcy, czyli prezydentowi elektowi Donaldowi Trumpowi. W zasadzie nie wiem, czy to Joe Biden, czy ktoś z jego administracji podjął tę dziwną i bardzo niebezpieczną decyzję. Co ciekawe, u nas porozumienie ponad podziałami, a więc nie tylko prezydent Andrzej Duda, ale również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, niby z przeciwnych obozów politycznych, ale jednak jeżeli chodzi o pryncypia, wszyscy ciągną w jedną stronę i dmuchają w tę samą trąbę. To jest skrajnie niebezpieczna sytuacja. Grozi to uwikłaniem Polski w konflikt. Polska może stać się frontowym państwem. No jeszcze tylko wojny nam brakuje, proszę Państwa, a takie mamy gigantyczne problemy, czy to w demografii, czy to w dziedzinie gospodarczej, chociażby w dziedzinie energetyki. Jeżeli chodzi natomiast o konsekwencje dla samych zwaśnionych stron. No co to da? Co da użycie rakiet o zasięgu maksymalnym 300 km przez stronę ukraińską? Gdyby nawet tego użyć, no powiedzmy, że zginie jakaś liczba Rosjan. Nie wiem, kilkuset. Wiadomo, że Rosja nie pozostanie dłużna i zginie co najmniej tyle albo parę tysięcy Ukraińców. Z czego tu się cieszyć? Z tej krwi przelanej młodych mężczyzn, najczęściej dzieci, będą atakowane osiedla ludzkie, tam gdzie mieszkają po prostu Ukraińcy i Rosjanie. I tutaj jestem naprawdę załamany postawą i jednych, i drugich, to znaczy i obozu PiS-u, i obozu tego rządu światowej koalicji z jej przedstawicielem na Polskę w postaci Donalda Tuska. Oni wszyscy zacierają ręce, jakby się chcieli właśnie tymi brudnymi rękoma jeszcze skąpać w niewinnie przelewanej krwi. Jesteśmy za tym, aby był pokój, aby wszcząć w końcu rozmowy pokojowe. Ja rozumiem, że te zabiegi to jest w zasadzie ustawienie sobie warunków brzegowych jako wstęp do negocjacji pokojowych i chcą się zwaśnione strony okopać na swoich pozycjach, ale przecież nie tędy droga. Nie chcemy rozlewu ludzkiej krwi i poproszę pana prezydenta, pana ministra spraw zagranicznych, zaprzestańcie się bawić w nie polską grę. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszam posła Włodzimierza Skalika. Szanowni Państwo, partia wojny w Polsce ma bardzo wielu zwolenników i przedstawicieli. Tam, gdzie PO-PiS się kłóci o jakieś drobne rzeczy, w kluczowych kwestiach budują wspólny front. Tym razem mamy do czynienia ze wspólnym frontem partii wojny. I prezydent Duda jest tutaj głośną tubą, ale nie jedyną tej partii wojny, a brak w ogóle jakiejkolwiek debaty ani słowa o pokoju. Pokój, który mógł być zaprowadzony już w kilka tygodni po wybuchu tej wojny. Uczestnik delegacji ukraińskiej, która negocjowała w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny w 2022 roku porozumienie pokojowe z Rosją, relacjonował przebieg tych rokowań i produkt w postaci kilkunastostronicowego projektu porozumienia. I to porozumienie nie zostało zawarte, zostało zablokowane. Spójrzmy w doniesienia medialne, kto wtedy latał do Kijowa. Premier Wielkiej Brytanii Johnson był wyjątkowo częstym gościem. W krótkim czasie po wybuchu wojny, w kwietniu, w czerwcu, był w Kijowie, później w listopadzie. Również prezydent Duda był częstym gościem w Kijowie. Bardzo możliwe, że to właśnie to są główni autorzy blokady porozumienia pokojowego, które byłoby zawarte w najlepszym z możliwych momentów dla Ukrainy. Wtedy, kiedy Ukraina świetnie poradziła sobie i odrzuciła wojska rosyjskie i wówczas, gdyby ten pokój był zawarty, tak jak chciały obydwie strony, jak były bliskie porozumienia, wówczas odbyłoby się to z najmniejszymi stratami materialnymi i ludzkimi. Ale teraz widzimy pohukiwania, deklaracje wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę i co tu dużo mówić, jest realizowany
usilnie przez Tuska, Dudę, Sikorskiego, również ministra obrony narodowej, scenariusz, że polscy żołnierze, tak jak powiedział generał Samol, czego się obawiał i co, jak oceniał, jakiego to scenariusza mamy perspektywę, ścieranie polskich żołnierzy w obronie interesu Stanów Zjednoczonych, a nawet Europy Zachodniej. I gdy słyszymy o zachowaniach władz niemieckich, no to mi się nasuwa takie skojarzenie. Niemcy, widząc, jak polskie władze, rząd warszawski przebiera nóżkami, żeby włączyć się do wojny z Rosją, oni tylko zacierają ręce, bo przecież dla nich to jest świetna perspektywa. Polska zrujnowana wojną z Rosją, żołnierz polski i polska armia zdewastowana, zutylizowana w okopach na Ukrainie i to jest przecież świetna perspektywa odzyskania ziem, zaprowadzenia porządku na ziemiach rdzennie niemieckich, jak pewnie będą oni je traktować, gdy polska administracja nie będzie sobie radziła z porządkiem wewnętrznym, zewnętrznym, gdy upadnie nasza gospodarka przyciśnięta wysiłkiem zbrojeniowym. Niemcy tylko zacierają ręce, byśmy weszli do tej wojny, bo dla nich to jest świetna perspektywa. Bardzo dziękuję. Pan prezes Grzegorz Braun. Szczęść Boże, rodacy, Polacy, żołnierze Wojska Polskiego. To nie jest nasza wojna. To nie jest wojna toczona w polskim interesie. To nie jest wojna, której eskalacja zgodna jest z polską racją stanu. To nie jest polski prezydent. Andrzej Duda jest wyśmienitym kandydatem na kolejnego prezydenta banderowskiej Ukrainy. Obecny łże-prezydent, pan Zełenski, który ma zaległe, nieurządzone wybory. I w związku z tym właściwie nie wiadomo, jakim prawem kaduka ciągle występuje w dekoracjach dyplomacji międzynarodowej jako prezydent Ukrainy, w ostatnich dniach znów wystąpił pod banderowską flagą, czerwono-czarną. Andrzej Duda, minister Sikorski, premier Tusk i inni podżegacze wojenni sprowadzają powszechne niebezpieczeństwo na naród polski, na naszą ojczyznę. Sama myśl, że żołnierz polski mógłby być wyprowadzony poza granice Rzeczypospolitej w jej obecnym konturze, to jest myśl, która, jeśli przyświeca tego typu działaniom, jest to myśl zdradziecka. Proszę przypomnieć sobie ledwie parę tygodni temu sytuacja, i to niewojenna, katastrofa naturalna, powodzie, to już było pretekstem dla premiera rządu warszawskiego Tuska do ogłaszania akcji sprowadzania wojsk obcych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Donald Tusk uspokajał polskich obywateli, anonsował pojawienie się niemieckich mundurów na naszej ziemi pod pretekstem sytuacji nadzwyczajnej, stanu klęski żywiołowej. I w tej sytuacji, w której publicznie już deklaruje władza, że nie jest w stanie panować nad własnym terytorium siłami Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, służb administracji, obrony cywilnej, która wiadomo w jakim jest stanie. I w tej sytuacji niefrasobliwie, albo też powtarzam zdradziecko, snute koncepcje polskiego wysiłku zbrojnego na froncie wojny Ukraińców z Moskalami, Moskali z Ukraińcami. Oczywiście, szanowni państwo, że to kolejny akt tragiczny
w dziejach Rzeczpospolitej Polskiej zdradzieckie i ogłupiałe elity gotowe wystawiać na najwyższe ryzyko zdrowie, życie i majętność Polaków po to tylko, żeby ubiegać się o stanowiska lokajskie wobec imperiów, które rozgrywają swoją wielką grę na naszym terytorium. Sprzeciwiamy się utylizowaniu Wojska Polskiego w wielkiej grze mocarstw. Sprzeciwiamy się traktowaniu Polaków jako pionka podstawionego do zbicia, jako blotki karty do zrzucenia w wielkiej grze. Temu się stanowczo sprzeciwiamy. Oby Polska wyszła z tej kabały obronną ręką, oby ta wojna, której tak bardzo pragną, tak bardzo liczą na tę wojnę i wielcy imperialiści, i ich lokalni lokaje, oby ta wojna jednak nie eskalowała na naszym własnym terytorium. Ale też trzeba powiedzieć, dosyć angażowania polskich aktywów, nie tylko militarnych, dosyć finansowania tej wojny, dosyć żyrowania długów zaciąganych na poczet tej wojny, nie tylko tu w Warszawie, ale także i w Brukseli. Imperium amerykańskie być może, szanowni państwo, chce jednocześnie i zjeść, i mieć ciastko. Być może jednocześnie chce wycofać swoje aktywa i zmniejszyć koszta zaangażowania własnego w tę wojnę, ale po to tylko, żeby zostawić to zmartwienie na głowach Europejczyków. Obserwuję to w Brukseli, obserwuję to na... przejąć od Amerykanów. Minister Szejna już spieszy, żeby przejąć ciężar tych kosztów, które generuje ta wojna, która jest oczywiście niezbędna do rozgrywki imperialnej. A zatem być może Amerykanie rzeczywiście chcą wykonać krok w tył, krok w bok, po to tylko, żeby zostawić ten pasztet Europie. A w Europie, jak sądzicie państwo, kto wygra casting na największego jelenia? Kto będzie obarczony kosztami? Do kogo przyjdzie komornik z uprzejmą prośbą o regulowanie długów? Tych długów, które teraz Bruksela, a Warszawa od paru lat chce zaciągać na poczet eskalacji wojennej. Temu się sprzeciwiamy. Szanowni państwo, nie ma konsensusu w tej sprawie. Nie ma zgody wśród polskich patriotów. Nie ma zgody, zwłaszcza na polskiej prawicy. Co do tego... I my reprezentujemy tutaj czytelne, jednoznacznie propolskie stanowisko. Nie ma z naszego punktu widzenia żadnych spraw w relacjach międzynarodowych, żadnych spraw w relacjach Polski z jakimkolwiek państwem, na którymkolwiek kontynencie. Nie ma takich spraw, które domagałyby się rozwiązania środkami innymi niż działania dyplomatyczne. To proste stwierdzenie, szanowni państwo, to właśnie z tego powodu mówimy od 2,5 roku. Mówimy, to nie nasza wojna, nie zgadzamy się na przekładanie kosztów finansowych, społecznych, militarnych, kulturowych. Nie zgadzamy się na przenoszenie tych kosztów na naród polski. A Andrzej Duda kończy swoje urzędowanie z pełną autodemaskacją, w głębokiej niesławie, jako anglosaski, żydowski, banderowski lokaj, który gotów jest rzucić na stos polskiego życia los, po to tylko, żeby ugrać Bóg wie co. My nie wiemy, jakie rachuby kierują panem prezydentem. My nie wiemy, dlatego że nie mamy mentalności lokaja, nie mamy mentalności sługusa. W związku z tym nie jesteśmy w stanie wczuć się w jego sytuację i kondycję. Nie wiemy, o jaki urząd się ubiega, czy chce być wynagrodzony stołkiem w NATO, czy w ONZ, czy w jakimś PKOL-u, czy może lęka się, że odezwie się jakiś telefon od braci Rysicz i przyjaciół. My tego nie wiemy, dlatego że my takim uwarunkowaniom nie podlegamy.
I dlatego powtarzamy z pełną swobodą, jako polscy państwowcy, polscy patrioci, to nie nasza wojna. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. To są pytania.